Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze, a temat dzisiejszego nagrania to konfrontacja. A mianowicie mam dla Ciebie bardzo ciekawe ćwiczenie. Przygotuj sobie kartkę papieru, kartka 4, możesz to zrobić także w głowie, ale lepiej by było, gdybyś zrobił to na papierze i napisz na jednej części tej kartki, co jest dla Ciebie najważniejsze. Wypisz, jakie elementy są w Twoim życiu najważniejsze. Czy to jest zdrowie, czy to jest rodzina, czy to jest biznes, wypisz to. Ok? Od najważniejszych rzeczy do tych coraz mniej ważnych. Natomiast po drugiej stronie tej kartki napisz, jak dokładnie wygląda Twój dzień. Jak dokładnie wygląda Twój dzień? Wstajesz i co robisz? I teraz widzisz, chodzi o to właśnie, żeby te dwie rzeczy skonfrontować. Jeżeli napisałeś, że najważniejsze jest dla Ciebie zdrowie, to czy ćwiczysz rano? Jeżeli napisałeś, że najważniejsza jest dla Ciebie rodzina, to czy masz z samego rana dla niej czas? Jeżeli napisałeś, że najważniejszy jest Twój biznes, to czy rano czytasz książki, czy słuchasz audiobooków, czy dzwonisz do klientów? Skonfrontuj to, to jest bardzo ważne, bo jeżeli widzisz, mówisz, że najważniejsza jest dla Ciebie rodzina, ale cały dzień spędzasz w pracy i wychodzisz z samego rana, nie masz czasu, żeby się pobawić z dzieckiem, nie masz czasu, żeby z nim porozmawiać, żeby dać buziaka żonie, wracasz późno wieczorem i też nie masz czasu, no to chyba coś nie gra, prawda? Więc ustal, co jest dla Ciebie najważniejsze, a później tak poukładaj swój dzień, żeby to było tak samo. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie zdrowie, to powinieneś rano ćwiczyć. Jeżeli później jest ważny dla Ciebie biznes, to w drugiej kolejności powinieneś czytać książki. Jeżeli ważna jest dla Ciebie rodzina, no to powinieneś znaleźć jakiś kawałeczek czasu. Jeżeli rzeczywiście nawet rano wyjeżdżasz do pracy, to przynajmniej zadzwoń i napisz SMS-a. Ale po prostu chodzi o to, żebyś poukładał swoje życie według tego, co jest, żebyś poukładał swój dzień według tego, co jest, co deklarujesz, że w życiu jest dla Ciebie naprawdę ważne. Bo jeżeli mówisz, że ważny jest dla mnie mój biznes, ale przesiadujesz pół dnia na Facebooku, no to widzisz, tutaj są po prostu jakieś zgrzyty. A tak mówiąc prosto, no to po prostu kłamiesz. Jeżeli mówisz, że ważny jest biznes, ale marnujesz ten czas, no to po prostu kłamiesz. Wcale nie jest taki ważny, bo ważniejsze jest dla Ciebie, co robią Twoi znajomi, ważniejsze są dla Ciebie jakieś newsy, plotki i pierdoły, a nie to, żeby się rzeczywiście zająć swoim biznesem. Zatem jeszcze raz podsumowując, po jednej części wypisujesz rzeczy, które są dla Ciebie ważne w życiu, a po drugiej stronie wypisz sobie szczerze, jak spędzasz swój dzień, a później to poukładaj. To jest bardzo ważne ćwiczenie. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie. Jeżeli tak było, to daj łapę w górę, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie swoim znajomym i oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś subskrybował ten kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych naszych nagraniach, o codziennych inspiratorach, a te pojawiają się każdego dnia przez najbliższe kilkadziesiąt dni o godzinie 6:30 rano. Zatem serdecznie Cię zapraszam do tego, żebyś subskrybował nasz kanał. Ponadto pamiętaj, że w opisie do tego wideo znajdziesz link do e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. To jest e-book na temat koncentracji, na temat produktywności, na temat motywacji. Bardzo dużo konkretnej wiedzy, ale wszystko znajdziesz już w opisie do tego nagrania. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia już jutro o 6:30.